Bardziej wieje jak u nas w górach. I teraz jest motyw taki. Umiesz prać? Ale to praleczkę możesz, czy tak ręcznie? Praleczkę. No to dobre. To zaraz ci zdradzę pomysł, jak prać, żebyś wiedziała, kiedy jest pogoda, a kiedy będzie deszcz i kiedy będzie wiało. Więc prawdziwa góralka to se robi tak. Z samego rana, jak chłop leży w łóżku, to się góralka pacy pod piezynę. Jak mu lulok zwisa na lewo, to znaczy, że będzie dysz. A na prawo, to znaczy, że będzie piękniuczka pogoda, słoneczko będzie świeciło i wtedy trzeba prać. Nie? No. No i teraz już się zdradziłem z tym faktem, że my mamy bardzo długo niewyprane pranie. Bo wiesz dlaczego? Bo jak chłopu stoi, to całe pranie pierdzielimy, wiesz? Ani mu na prawo, ani na lewo, i no mu non stop stoi, jak po wiatrze, jak taką pacholską górkę się napije. Zapomniany, unikatowy, jedyny w swoim rodzaju, tudy żywiec, inaczej się na to głosa. I on teraz o tym instrumencie powie więcej i on zagra tą archaiczną, góralską muzykę prosto spod Babi Góry w Beskidu Żywieckiego. Hej!
Pięknie was pytam, moi drodzy, hej! Tak tutaj zbójnik Grzeszek powiedział, zagram Państwu na tych... Tutaj często mylnie są nazywane kobza, bo to się tak trochę z kozą kojarzy. Natomiast kobza to jest taki instrument strunowy, coś takiego jak mandolina, tego nie należy mylić. To są dudy, ewentualnie gajdy, można też mówić koza, po prostu koza. Ja akurat mam dudy żywieckie i one są zbudowane z takiej piszczałki, która się nazywa też przebierką. Tutaj się paluszkami na tym przebiera te dziurki zakrywa i się piękną melodyjkę wydobywa. Tutaj jest taki ustniczek, który jest doprowadzony do tego worka. Dmuchając powietrze przez ustniczek, napędzamy ten cały instrument powietrze. Dzięki temu wydaje dźwięki. No i tutaj jest również bas, piszczałka basowa, burbon, można też to nazwać, który daje taki jednostajny dźwięk, który cały czas towarzyszy melodii. Ja teraz, moi drodzy, wam zagram melodię, tak jak tutaj było powiedziane, z Chłopca Miśki i Babi Góry Hej. Oczywiście, jak pamiętacie, pierwszą edycję Kuby Wojewódzkiego to Jacety był finalistą. To jest multiinstrumentalista grana cyczki na duda, na zupcokach, na liściu, na łokarynie, na pile, na fujarkach, na cyczkim, co ino żywnie jest, to zagrał. I teraz zobaczcie, że nawet na normalnym, prawdziwym liściu też może zagrać cyczko. A jako, że wieczór prawie jeszcze kolędowy, to niech se każdy nuci pod nosem kolędem. Galicyjski pojechał do Wiednia. Usiadł se nad Dunajem i wymyślił taką melodię Wiedeńska krew. A że to był Zabór Galicyjski, język urzędowy niemiecki,
to on se zmienił imię, nie Jasiek, ino Johan, nie Struś, ino Strauss i ten góral odżywca, ten Jasiek Struś, znaczy się ten Johan Strauss, co wymyślił melodię wiedeńska kresu. To kto słucha orkiestrę von Karajana, oni zawsze na nowy rok to grają z Wiednia. I wymyślił melodię, to nazywa taki radosny marsz. Austriaki mówią radecki marsz. To pamiętajcie, że to melodia górańska, którą Jasiek Struś, góral, pasterz, odżywca. Przyłodziwał się tak ja, w zimie miał gunię na grzbiecie, buty oficerki. Na Rosaka do żołądka chodziła, hej! No, już mamy szwarną królewskę, jak się dowiesz, dziecko. Marina, wiedziałeś kogo wybrać. Hej Marina! Dobrze, no to w takim razie starcie. Zwykle będzie ładny na parkiecie. To będzie nie za nazwy. Hej! Ja
się nadają. Zbytnie te zostały na scenie. Żwawe są, gipkie, ładne, szarne. I teraz, moje kochane, dostaniecie dwie nagrody. Znaczy teraz jeszcze się poczet naszych zbójów dostały. No i teraz tak. Czekaj, dwie maryny są i teraz jest tak. Chłopanos czy mimos? Mas chłopa. No i dobrze. To teraz, jak będzie nie grzecy, to może tak. Gwizdek pani dołu. I teraz tak. Jeden długi to jest cisza, mam ingrenę. Dwa krótkie, pozmywaj naczynia. Trzy krótkie, wynieś śmieci. A w nocy, jeden raz cicho, już śpię. Dwa razy cicho, mam ochotę. Trzy razy głośno, niech na pierunie, ciarce z tyłu. Jak chłopę cię chrapą, to masz to gwizdek, spróbuj zagwizdać, czy działa? Raz. Działa. Coś ich będzie. Dobrze. A teraz na siebie druga maryno. Tego nie chcę jeść, bo będzie spacerowana na fajerkę. To na scenie. A teraz chłopcy daj, albo nie, chłopcy to razem, wiek mężczyzny. Od 0 do 20 lat mężczyzna jest jak ja, mały i figlarny. Od 20 do 30 roku jak mężczyzna jest jak Porsche, szybki i energiczny. Od 30 do 40 roku jak mężczyzna jest jak Citroen, perfekcyjny. Od 40 do 50 roku mężczyzna jest jak Polonez. Chłopiec nie wie, jak może zrobić. Od 50 do 60 mężczyzna jest jak dziób. Trzeba go ręcznie zastartować i po 60 to trzeba w ogóle wymienić markę. Także możliwe mężczyzny, chłopu przypominam i se zawsze na lepszy model zmieniaj. I teraz tak, moi kochani, oczywiście zjawy są, fajna druga jest. Jest, dobrze. To teraz będziecie klękać przed hetmanem Zbunickim i będziecie teraz mówić rotę przysięgi Zbunickiej. I wtedy, jeśli złożycie tą przysięgę przed Zbunikami, to będziecie razem. Będziemy razem zbujować. Jo, nie, ja myślę, że będę tak głośno mówić. I tutaj sobie nie mikrofony, ale prawdę powiedzą. I zaraz oczywiście klękę bezpieczeństwa. Zbiliście gejty bezpieczeństwa, że jak do naszej wieczyce przyjedziecie, to nic wam się nie stanie złego. I będziecie traktowane jako frajerecki, a frajerecki, moi kochani, to są kochanki zbójnicy. To jest wielki przywilej, żeby Janosik taką frajereckę przyjął do swojego gronu. I to dzisiaj fajna noc będzie. Wiecie, będzie się działo, będzie zabawa. Dobra, moi kochani, rota przysięgi zbójnickiej. Nasze maryny składają przed hetmanem zbójnickim. I teraz jo czytą, a one powtarzają. Jo poniżej podpisana. Jo poniżej podpisana. Z daleka od ojca i matuli. Z daleka od ojca i matuli. W dniu Odrazka Świętego. Patrona naszego. Patrona naszego. Uroczyście ślubuję wam stare zbóje. Uroczyście ślubuję wam stare zbóje. Że co się tu dzieje? Co? Że co się tu dzieje? Z daleka od chałupy. Z daleka od chałupy. Nie powiem nikomu. Nie powiem nikomu. Że nie braknie mi odwagi. Że nie braknie mi odwagi. Ściupagący bez ściupagi. Ściupagący bez ściupagi. Tańczyć z Bunickiego. Tańczyć z Bunickiego. Z hetmanem. Z hetmanem. Janosikiem. Janosikiem. Że Pozbyk musiała wypić trzy galony miodunki. Z góralami ze spójnikami. Z góralami ze spójnikami. Wrócę do chałupy. Wrócę do chałupy. Nieobita. Nieobita. I cała. I cała. Jeszcze obiecuję. Jeszcze obiecuję. Hetmanie, mój bracie miły. Hetmanie, mój bracie miły. Zawsze się z tobą napić. Zawsze się z tobą napić. Choćbym nie miała już siły. Choćbym nie miała już siły. I zawsze wszystkim pomogę. I zawsze wszystkim pomogę. Choćbym mogła głową bić ścianę. Choćbym mogła głową bić ścianę. I zawsze z tobą będę tańcowała. I zawsze z tobą będę tańcowała. Na wieki wieków jamy. Na wieki wieków jamy. Tak jest, moi kochani. Przysięga Zbójnicka złożona. I o teraz z Maksymilianem pasujemy na nas frajerecki. Maksymilian bierze sobie jedną marynę i ja biorę drugą marynę. Pasujemy o na nas frajerecki, na nas lubaski. Jesteście piękne. Wszystkiego najlepszego i dyplom oczywiście dla jednej maryny i dla drugiej. Życzę mu wszystkiego najlepszego, co mi się kazyło. Dobrego chłopa, co mi mu... Wysoka górka, wysoka górka, przyjmij
raz. No. Hej, kochani! Zatańczyć, jak Hajduka zatańczyć, Josino, tupę się wycofą, a teraz już chłopaki powiedzą, co ja. Kamera, akcja! Boże, przecież już nie ma wolności. Boże, przecież już nie ma wolności.
temat. Moje mili piekierowie jeszcze niech się radzi tego po wioskach góralskich chłodzą chłopcy, po kolędzie składałem życzenia kolejową tych w imieniu na karpackich zubojów składam dużo dobrego na szczęście i na zdrowie na ten nowy rok, żeby was głowa nie bolała ani bok, żeby was nie bolała ani w boku, ani w kroku, ani w oku tego roku. Żeby wam się darzyło w kumorze, w oborze, wszędzie, daj Boże, we woreczku, na kołeczku, a młodym w każdym kątku po dziesiątku, a na pieczu troje na to winszowanie moje i noszenie liście, że to które moje, żebyście w tym roku jeszcze lepiej mieli, żeby to, co zasiali, to w spokoju wzięli, żeby na świecie było cicho i spokojnie, żeby żeby żony z myzami nie bywały we wojnie, żeby gazda do żołki nie pił, żonki nie bił, za innymi nie burzył i no swojej babie służył. Tak to Panie Boże daj, życzę wam końskiego zdrowia, a kto ma konia, to życzę, żeby mu się koń nie oszczapił i jak wóz drogo ciągnie, za innymi szkapami nie gapił. Tak to Panie Boże daj, Yeah.